żeby dojechać. No i weekend, jak pojedziemy sobie piątek, niedzielę, to tak naprawdę zostaje tylko sobota. A jeżeli byśmy przyjechali do nas, to jest najdalsza odległość 2-2,5 godziny sobota z południa. Jak również kolejne rzeczy, które w tym roku czeka nas modernizacja zakładu żywienia i cateringu, szacunkowo około 2 milionów złotych. Mamy w tej chwili zapotrzebowanie na ogromne na solankę, ponieważ zmieniliśmy troszeczkę strukturę zabiegów i w związku z tym czeka nas też, to nie obiekt solanki, natomiast rekonstrukcja obiektu, który istnieje, tak? Mamy już firmę, jest firma wyłoniona, uprzedza firma Skiły, która będzie uczestniczyć w takich rzeczach, ponieważ no, wiercą wodę dla firm, które szukają gazu łupkowych w Polsce. Jak również w tej chwili w naszym ośrodku Borkowo chcemy wybudować zupełnie nową, znaczy nie wybudować, przepraszam, zmodernizować tą bazę zabiegową, którą mamy. I to jest koszt 2 miliony, inwestycja się rozpocznie prawdopodobnie pod koniec tego roku, bądź w roku przyszłym. Kolejna rzecz, to jest jeden z większych projektów, które zamierzamy wdrożyć. W tej chwili jesteśmy kogeneracja, czyli proces wytwarzania energii elektrycznej, który efektem ubocznym jest energia cieplna. Koszty szacujemy na jakieś 10 milionów złotych. Efekt jest taki, że dzisiaj uzdrowisko na te nośniki energii elektrycznej, gazu, wody to jest wydatek rzędu kilku milionów złotych. Jeżeli zainwestujemy w nowe technologie, ja Państwa nie będę za dużo, nie powiem naszych kolegów, ale powiem tak, że koszty mogą spaść o 60% i te pieniądze będziemy chcieli zainwestować w inne rzeczy, tak? W inne projekty i to jest rzecz, która się też już dzieje w tej chwili. Wyłaniamy, jesteśmy w trakcie wyłaniania firmy, która zrobi nam audyt energetyczny i w tym roku mam nadzieję, że ten audyt zostanie zakończony i ta inwestycja, bo to będzie podzielona na etapy, będzie rozdzielona na 2-3 lata i to się będzie działo. Kolejna rzecz, która przed nami, to modernizacja pokoi pod halu, 1 milion złotych. Tutaj, drodzy Państwo, proszę, tak chciałbym, to jest pomysł naszych pracowników, bardzo mi się ten pomysł podoba, zrealizowaliśmy go z rolnictwem młodzieżowym do Dożuka. Mieliśmy przy Borkowie taki obiekt, który nie spełnia żadnych kryteriów dla kontraktów z NZ-em, czy z ZUS-em, czy dla klientów komercyjnych. Ten standard wymagał, standard powinien być tam wyższy. No i wpadliśmy na genialny pomysł, żeby zrobić tam schronisko młodzieżowe. To dzisiaj fajnie, z tego góra. Latem przyjeżdża bardzo dużo młodzieży, tam są pokoje 3, 4, 6 osobowe. I stąd też to zagospodarowanie tych terenów wokół zalewu, żeby tą infrastrukturę uatrakcyjnić trochę i żeby te dzieci miały tutaj u nas co robić. Chcemy generalnie rozwijać te usługi uzdrowiskowe i jutro moje serce to, co powiedział Pan Profesor, że połączy to jest branża uzdrowiskowa. Drodzy Państwo, u nas na dzień dzisiejszy pracuje prawie 300 osób na etatach, kilkadziesiąt podmiotów i to są firmy jedno, dwu, wieloosobowe. Wydajemy, nie potrafię teraz powiedzieć, ile milionów jest stąd zabierane, ale gro, myślę, że tak 70-80% z 20 kilku milionów zostaje tutaj w okolicy. Natomiast ja powiem tak, jeżeli firmy nasze i chciałbym je wspierać, jeżeli te firmy świadczą podobny poziom jakość usług, jeżeli ceny są podobne, zawsze wybieramy naszą firmę lokalną i chciałbym, żeby tak zostało. I myślę, że proszę dalej. Wszystko razem na dzień dzisiejszy, w najbliższych latach, to jest 2012, 2017, 2018, to te inwestycje to są 35 milionów złotych w różnych aspektach. Powiem, dziwię się trochę, bo naprawdę często szukamy różnych ludzi i ten odzew społeczny na koniec jest różny. Naprawdę różny. Ja bym zachęcał ludzi, którzy szukają tej pracy, to może takich jakichś niestandardowych, niestandardowego szukania tej pracy, ponieważ
To, co też przed chwilą pokazałem, pokazuje, że